because he's done so much for me. Every morning, every day of my life, I wanna always be crying tears in the middle of the night, and I won't always have to wake up by myself wondering how I'm gonna get through the day. I won't always have to think about what I'm gonna do and how I'm gonna make it, how I'm gonna get there, because przedstaw się naszej publiczności Ekstraligi. Witam serdecznie, Łukasz Sienicki, kapitan drużyny Fujitsu. Zaskoczyliście nas pozytywnie. W dalszej części meczu troszkę już nie udało się. Jak wyglądał twój punkt widzenia? Powiem szczerze, w przerwie zimowej mieliśmy bardzo dużą rotację w składzie. Do tego meczu podeszliśmy z marszu, bez żadnego treningu. Chłopaki, póki mieli siły, to walczyli, przesuwali się w obronie. Jeszcze jakoś to wyglądało. W momencie, kiedy wprowadziliśmy nowych graczy z konieczności na zmiany, zaczęło to szwankować. No i konsekwencją było załamanie się i strata kilku bramek z rzędu. Tak, właśnie. Wielokulturowy skład. O to też chciałem zapytać. Problemy na pewno też w komunikacji. Jak tutaj wygląda temat? No w tym momencie nawet zwiększyło
zwiększyła nam się liczba narodowości w drużynie o 1-7. Mamy 4 języki, arabski, francuski, angielski, portugalski. W tym momencie, w którym się porozumiewają nasi piłkarze, nie wygląda to dobrze. Na dodatek część z nich to obcokrajowcy nieprzyzwyczajeni do tego, że futbol w Polsce jest nieco bardziej siłowy niż na południu Europy. W związku z tym ciężko im się zaaklimatyzować. Niestety nieudany start w Pucharze Ligi. Porażka automatycznie eliminuje Was z dalszej rywalizacji. Ale zostaje jeszcze liga. Jakie plany, jakie cele? Chcemy osiągnąć jak najwięcej, niedługo zaczynamy treningi, mam nadzieję, że w lidze będzie to wyglądało lepiej. Ja przeciwnikom z zespołu Tani Roaming.pl życzę powodzenia w dalszej części pucharu. Dziękujemy bardzo za wywiad, również powodzenia i do zobaczenia na boisku. Dziękuję. Proszę przedstawić się szerszej publiczności Ekstraligi. Witam wszystkich, nazywam się Tomasz Danielewicz, jestem zawodnikiem zespołu Tani Roaming.pl. Zapowiadaliśmy wyrównaną rywalizację ze wskazaniem na Wasz nowy zespół. No, początek bardzo trudny, nie spodziewaliśmy się takiego obrotu sprawy. Jak oceniacie tutaj ten mecz? No, początek na pewno nie był w naszym wykonaniu najlepszy, ale myślę, że możemy to zgonić na to, że nie graliśmy raczej wszyscy ze sobą na co dzień. Kilku z nas grało razem. No i myślę, że to zaowocowało w drugiej połowie naszą lepszą grą i tymi wszystkimi bramkami zdobytymi w tym meczu. Do tego też chciałem nawiązać. Ekipa chyba specjalnie zmontowana na potrzeby Ekstraligi. Jakie plany? No, mamy nadzieję na to, że w pucharze zajdziemy jak najdalej. Chcielibyśmy oczywiście wygrać, mimo tego, że jesteśmy nową ekipą. A w lidze no, zajmujemy pozycję taką, jaką zajmujemy i mamy nadzieję na poprawę jej. No, zobaczymy, co pokaże czas. Przed Wami liga, nowe rozgrywki, nowe wyzwania. Jak w ogóle oceniacie tutaj poziom Ekstraligi? Dotychczas w ogóle mieliśmy styczność z jedną z drużyn, więc tak naprawdę sami nie wiemy, jak ocenić poziom Ekstraligi. Znamy kilku zawodników grających tutaj i z niektórymi drużynami mamy nadzieję na wyrównane spotkania. Jeszcze chciałem nawiązać, troszkę dużo emocji w dzisiejszym meczu, temperament wysoki w jednej i drugiej drużynie. Jak to wyglądało z Twojego punktu widzenia? No tak, temperament duży, ale myślę, że jest to dość często spotykane na meczach piłkarskich w każdej lidze, czy to Premier League, Premiera Division, czy Polska Ekstraklasa. Dlatego myślę, że jest to wpisane, jakby nie patrzeć, w te zawody. Życzymy powodzenia dalej, dużo sukcesów. Dziękuję bardzo i naszym dzisiejszym rywalom również życzę wszystkiego najlepszego dalej w lidze. Dziękuję.